Jeżeli wam się dziś wydaje, że strach był rzeczą całkiem obcą, tym, których teraz nazywają dość poufale nasi chłopcy. Dzień dobry państwu. Spotykamy się nadal w naszym domu. Jest jeszcze chłodno. Dzisiaj jest 21 luty 2015 rok. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Mały Lombard, który był kontynuacją Lombardu, o którym wspominaliśmy państwu w zeszłym spotkaniu dość szeroko z nazwiskami. Zanim państwa wprowadzę do tematu, a będzie to okres NKWD, GRU, SMIERSZU i Resortu Bezpieczeństwa, chciałbym państwu przypomnieć słowa pewnej piosenki, melodii, ale melodii to ja już nie pamiętam. Prawdopodobnie była to treść tej piosenki zgodna z melodią Mazura Kajdaniarskiego. Były to koniec lat 40. i okres potężnej stalinizacji Polski, lata 50-56, a przypomnę państwu, że w połowie tego okresu, w marcu, umiera towarzysz Wissarionowicz, a więc szef ojczyzny międzynarodowego proletariatu. Spróbuję państwu zacytować, przypomnieć treść piosenki, która była piosenką nielegalną. Groziło za tym spotkanie z Urzędem Bezpieczeństwa, a niektórzy to określali jako szeptankę. Szeptanka w tym okresie znaczyła tyle, co wiedział i nie powiedział. Odpowiadał równorzędnie z tym, co mówił. Cytuję treść tej piosenki. Gdy naród z orężem wystąpił do boju, oprawcy radzili w Lublinie. Gdy naród zakrzyknął zwyciężym lub upadniem, wyście UB uchwalili. O cześć wam, panowie magnaci, za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany. Może niedokładnie cytuję te słowa, ale treść tej piosenki dotyczy okresu lipca, tu się rozpoczyna, 1944 roku. Chciałbym państwu przypomnieć jeszcze raz, że jesteśmy w okresie NKWD, GRU, SMIERSZU i jesteśmy w okresie tworzenia się Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Wszystko oparte jest o manifest PKWN-u. Manifest PKWN-u w dniu 21 lipca 1944 roku jest w Moskwie. Manifest PKWN-u napisał towarzysz Stalin. Od razu w manifestie PKWN-u jest 13 resortów. Manifest PKWN-u będzie przybywał do Polski i będzie ogłoszony w Lublinie, ale przez hełm lubelski. W hełmie lubelskim, gdzie praktycznie biorąc ten manifest będzie ogłoszony, od razu tworzą się więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, to nazwa późniejsza, a wtedy Resortu Bezpieczeństwa.
Zwróćcie Państwo uwagę na datę, którą za chwilę podam. Mianowicie 1 sierpień 1944 rok. Wśród tych 13 resortów jest najważniejszy resort, resort bezpieczeństwa. Utworzony on jest w dniu, kiedy w Warszawie następuje wybuch powstania. 1 sierpień 1944 rok. I 1 sierpnia od razu utworzone są w resorcie bezpieczeństwa 3 konkretnie oddziały. Pierwszy to jest oddział kontrwywiadu, późniejszy departament pierwszy. Będzie nim szefował pułkownik bezpieczeństwa, a później generał Roman Romkowski. Drugi to jest wydział personalny. Będzie tutaj szefował Mikołaj Orechwa. I trzeci wydział to będzie sekretariat, którym będzie szefował Julian Konar. Natomiast całym resortem bezpieczeństwa będzie dowodził Stanisław Radkiewicz. Spróbuję Państwu scharakteryzować postacie, które szefują resortowi bezpieczeństwa. Tam, gdzie będzie nazwisko przybrane, będę zaznaczał, że to jest nazwisko przybrane. Spróbuję Państwu podać okres, w jakim żyli, jakie mieli odznaczenia i jak byli sterowani i przez kogo. Zajmiemy się najpierw szefem resortu bezpieczeństwa, bo ten resort bezpieczeństwa dopiero później otrzymuje nazwę MBP, Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwszym szefem to jest Stanisław Radkiewicz. Okres życia 1903-1987 jest w randze generała Służby Bezpieczeństwa, kiedy tworzy Berling pierwszą dywizję piechoty, nie armii, tylko pierwszą dywizję piechoty. Stanisław Radkiewicz wtedy jest konkretnie oficerem politycznym tej dywizji. Stanisław Radkiewicz jest szefem resortu bezpieczeństwa do stycznia 1945 roku, a potem szefem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do grudnia 1954 roku. Jaka jest przeszłość tego pana, który był szefem tego resortu? Był członkiem KZMP, był członkiem KPP, był członkiem WKPB i był członkiem również Komsomołu. Wyjaśnię skróty dla młodszego pokolenia. KPP – Komunistyczna Partia Polski, KZMP – Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej, WKPB – Wszechzwiązkowy Komitet Partii Bolszewickiej i jeszcze jedną wspominałem, Komsomol. Jest to organizacja, trudno porównać to z organizacjami młodzieżowymi w świecie, młodych komunistów. Bardzo ważną figurą w tejże grupie tworzonego resortu bezpieczeństwa jest Roman Romkowski, 1907 okres życia, 1965,
a niektóre dane podają 1968. Praktycznie rzecz biorąc, to jest jeden z oprawców. Przypomnę Państwu, że Roman Romkowski, który jest również, jak już podawałem, w randze generała Brygady Służby Bezpieczeństwa, przesłuchuje Witolda Pileckiego. Przypomnę Państwu, że Witold Pilecki to członek TAP-u, wyjaśniam, Tajnej Armii Polskiej, członek Konfederacji Zbrojnej, a potem członek wachlarza, a wachlarz rozpoczyna swoją działalność w lipcu 1941 roku, a więc w miesiąc po uderzeniu III Rzeszy na Związek Radziecki. Witold Pilecki, przypomnę, jest również w Lombardzie. Witold Pilecki rozpoczyna działalność w Małym Lombardzie, ale przedtem Witold Pilecki 19 września 1940 roku pod zmienionym nazwiskiem Tomasz Serafiński da się aresztować i będzie w Auschwitz 2 lata i 7 miesięcy, gdzie stworzy również organizację wojskową, ale najważniejszą jego działalnością będzie przesyłanie meldunków, co dzieje się w Auschwitz, do Warszawy. Z Warszawy meldunki będą przekazywane do Londynu. Będzie tu działał Lombard, o którym wspominaliśmy w poprzednim spotkaniu. Witold Pilecki weźmie udział w powstaniu warszawskim, wróci do Polski w 1945 roku. Jego zadaniem w Małym Lombardzie będzie inwigilowanie służb bezpieczeństwa PRL-u, zostanie aresztowany, będzie go przesłuchiwał wspomniany przed chwilą Roman Romkowski, który będzie działał w 10. pawilonie, a tak marginesowo wspominając, jeżeli Państwo przechodzicie ulicą Rakowiecką, to od dawna są na murach więzienia Rakowieckiej w sposób trwały umieszczone nazwiska zamordowanych, zakatowanych członków polskiego niepodległościowego podziemia w tym więzieniu. Kiedy już jest resort bezpieczeństwa i Ministerstwo Bezpieczeństwa. Zwróćcie Państwo uwagę, przechodząc, a odwiedzałem ten rejon 3 dni temu, są nowe zdjęcia i są nowe nazwiska postaci dołożonych do miejsca symbolizującą krew przelaną niepodległościowego podziemia, ponieważ według mnie listy są niepełne. Tych zdjęć jest coraz więcej z podpisami. Zwróćcie Państwo uwagę na cechy charakterystyczne pracowników resortu i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To jest druga postać, którą Państwu wymieniam, Roman Romkowski. On będzie również w 1956 roku aresztowany. Niestety nic mu nie zrobią. Poprzednie nazwisko, które wspominałem, Stanisław Radkiewicz,
obecny Roman Romkowski leżą na wojskowych powązkach w Warszawie. Mój dalszy komentarz na ten temat jest zbyteczny. Chciałbym Państwu scharakteryzować jeszcze dwa nazwiska z tejże grupy pierwszej wymienianej. Mikołaj Orechpa to był pułkownikiem MBP. Okres życia 1902-1990. On był również członkiem WKPB. Z pochodzenia był Białorusinem i był członkiem RKKA. Dla młodszego pokolenia wyjaśniam skrót. Roboczo-chrześcijańska Krasna Armia, która potem otrzymuje nazwę Armii Czerwonej. Był również członkiem Komsomołu. Był tam sekretarzem. W 1956 roku, praktycznie biorąc, on opuszcza Polskę, wyjeżdża do ZSRR, gdzie leży, miejsce jest mi nieznane. Ale chciałbym dodać, że kiedy był szkolony w ZSRR, to od 1924 roku w Polsce prowadził robotę komunistyczną, a dokładnie dywersję komunistyczną. To scharakteryzowaliśmy Mikołaja Orechpę i jeszcze jeden jest z tej grupy, mianowicie szef sekretariatu Jan Konar 1920-2008. Nazwisko przybrane. On był w armii Andersa. Niestety nie dotrwał do Monte Cassino. On dezerteruje z armii Andersa. Miejscowość, z której dezerteruje, to Saratowo. Potem jest w Ludowym Wojsku Polskim. Oczywiście pochowany jest na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Proszę Państwa, to pierwsza charakterystyka lat 44, mniej więcej 56, wtedy, kiedy krzepnie Urząd Bezpieczeństwa, wtedy, kiedy resort i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego osiąga w aresztowaniach swoje apogeum. W Polsce są, o którym wspominaliśmy w poprzednim spotkaniu, więzienia, ośrodki pracy, obozy pracy. W Warszawie, i to jest 10 pawilon, Koszykowa, Pałac Mostowskich, WW3 i tak dalej. Tamte miejsca odosobnienia żeśmy już charakteryzowali. Dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, w jakim klimacie politycznym i w jakim czasie rozpoczyna kontynuację Lombardu Mały Lombard. Chciałbym Państwu dodać jeszcze kilka nazwisk, o których warto pamiętać, a szczególnie młode pokolenie. Kiedy spotykam się z ludźmi, którzy studiują prawo, to na temat historii prawa w Polsce ludowej albo im wiadomości nikt nie przekazuje, nie znam powodów, dlaczego nie, albo nie ma tego w ogóle w programie. Następne nazwisko, które
parę zdań powiemy. To jest Różański Józef, nazwisko przybrane. Żył w okresie 1907-1981. Bardzo ciekawa postać. Był on dyrektorem Departamentu Śledczego. Przesłuchiwał między innymi moją ciotkę, o której żeśmy wspominali, Marię Kobierzycką Maciąg. Stosował brutalne metody śledztwa. Państwo rozumieją, co to jest brutalne metody śledztwa. Zrywanie paznokci. Luna Brystiger specjalizowała się w zatrzaskiwaniu w szufladzie męskich genitaliów, stanie w koszuli lub nago przy otwartym oknie zimą w celi, wlewanie zimnej wody i tak dalej. Za te brutalne metody śledztwa Różański Józef w 1957 roku otrzymuje wyrok. Otrzymuje wyrok 14 lat. Długo nie siedział, ułaskowiła go Rada Państwa i nikt mu żadnej krzywdy nie zrobił. Dano mu bardzo ciekawe stanowiska. Był dyrektorem w Polskim Radiu, był dyrektorem w Państwowym Instytucie Wydawniczym i był również w Polskim Radiu. Te wszystkie zasługi, w cudzysłowie, które on miał, spowodowały to, że on nie był praktycznie sądzony za brutalne metody śledztwa, ale był sądzony za aresztowania i przesłuchiwania członków partii po wewnętrznych rozgrywkach. On potem żył na Mokotowie. Mojej ciotce nieraz mówił dzień dobry i dalej komentował tej postaci nie będę. Jeszcze jedna postać, którą warto przypomnieć. Antosiewicz Stefan. Ten pan był w aparacie bezpieczeństwa od 1944 roku. W latach 1948-54 szef Departamentu Pierwszego, czyli Departamentu Wywiadu, a w latach 1954-59 przypomnę, że potem MBP zmienia nazwę. On był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ta postać, Antosiewicz Stefan, po 1956 roku wydała polecenie zniszczenia wielkiej części akt Urzędu Bezpieczeństwa. Ci panowie i on też, o których wspomniałem, dekorowali się. Otrzymywali Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymywali Krzyż Grunwaldu. O Krzyżach Grunwaldu mówiliśmy przy cmentarzu powstańców Warszawy na Woli. Otrzymywali również Order Krzyża Partyzanckiego. Order Budowniczych Polski Ludowej. Te odznaczenia dawały przywileje i dawały również skutki finansowe. Wystarczy już wspomnień lat 1944-56, a teraz przejdziemy do naszego konkretnego tematu dzisiejszego Mały Lombard. Z
Zanim przejdziemy do tego tematu dzisiejszego, Mały Lombard, chciałbym Państwu pokazać i polecić książkę Ściśle Tajne. Książka wydana została przez Polska Głos Wielkopolski. Honorowy patronat nad tą książką miał marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak. Książka obejmuje czas od 1944 roku dalej. Jeden z rozdziałów poświęcony jest Małemu Lombardowi. Tyle, ile poświęcili autorzy, ile można było doczytać się, czy przeglądając akta Urzędu Bezpieczeństwa, które w tej zakresie nie zostały do końca zniszczone. Autorem książki to Krzysztof Kaźmierczak, a tytuł książki Nieznane fakty z historii Wielkopolski 1945-1989. No i książeczka ma te na czerwono literki Ściśle Tajne. Drugiej książki, proszę Państwa, nie mam. Mogę tylko Państwu powiedzieć tytuł i autorów i wydawnictwo. Tytuł książeczki to trzykrotny tytuł praktycznie biorąc. Zmagania ze służbą bezpieczeństwa, jeden. Ta sama książka ma podtytuł Tajny front zimnej wojny, aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan. Obejmuje okres 1945-1956 i autorzy tej książki to pani Agnieszka Łuczak i pan Aleksander Pietrowicz. Patronat nad książką i wydał Instytut Pamięci Narodowej Poznań 2009 rok. W tej książeczce, którą Państwu pokazywałem, wymienione są nazwiska pracowników aparatu bezpieczeństwa, którzy mogli mieć bezpośredni wpływ na rozpracowywanie Małego Lombardu. Chciałbym Państwu podać nazwisko Franciszek Szeliński, który był kierownikiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, a potem w nagrodę za działalność został przeniesiony do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Chciałbym podać drugie nazwisko, mianowicie Maksymilian Lityński, nazwisko przybrane. W 1969 roku wyjechał do Izraela, zmarł w Szwecji w 1982 roku i on również pracował w sądach wojskowych poznańskich, wydawał wyroki śmierci na podstawie spreparowanych dowodów. Proszę Państwa, chciałbym przypomnieć jeszcze pewne akty prawne, które obowiązywały w pierwszym i późniejszym okresie PRL-u w oparciu o PKWN. W 1944 roku
kończy się pierwszy miesiąc powstania warszawskiego. I w oparciu o PKWN właśnie w tej dacie, 31 sierpień 44 rok, opracowana jest sierpniówka. Przypomnę o dekret PKWN-u. Sierpniówka obejmuje okres od 1 września 1939 do 9 maja 1945. Sierpniówka będzie mówiła, że należy skazać tych wszystkich, którzy faszyzują w kraju, a szczególnie będzie dotyczyła tych, którzy są w lewicy i poniosą konsekwencje swojego działania przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej. Drugim dekretem w oparciu o dekret PKWN-u jest MKK. Dla młodszego pokolenia wyjaśnię skrót. Mały kodeks karny. On obowiązuje od 19 czerwca 1946 roku. Kiedy na mnie przyszedł czas, sądzony byłem również z artykułów tego małego kodeksu karnego, a główne motto małego kodeksu karnego to sądzenie wszystkich tych, których działalność i poczynania były szczególnie niebezpieczne w dziele odbudowy państwa socjalistycznego. On, ten kodeks, praktycznie rzecz biorąc, będzie działał do października 1946 roku i będzie utworzony 30 października 1944 roku. Trzecim takim aktem w oparciu o dekret PKWN-u jest KKWP. Dla młodego pokolenia wyjaśnię. Kodeks karny Wojska Polskiego. Utworzony był dekretem, jak wspomniałem, PKWN-u 23 września 1944 roku. I zwróćcie Państwo uwagę, co powiem. Działał do 1 stycznia 1970 roku. Kiedy siedzieliśmy pod celą, siedziałem z różnymi ludźmi, z różnych opcji politycznych i z różnych zgrupowań. Byli tam ludzie WiN-u, Narodowych Sił Zbrojnych, AK. Byli ludzie zupełnie niewinni, którzy mieli możliwość zrobienia zdjęcia z marszałkiem Piłsudskim. Nazwisk nie podam, pamiętam. A byli również ludzie z PAL-u, z Polskiej Armii Ludowej. Teraz jestem mocno zdziwiony. Przecież PAL uznał PKWN, nie tylko zresztą on. Dlaczego baliśmy się tego kodeksu? Ponieważ w kodeksie tym KKWP było 50 artykułów, w których zaprogramowana była kara śmierci. Podaję Państwu jeszcze jeden fakt, poza poprzednio wspomnianymi, atmosfera, w jakiej znajduje się PRL. A teraz chciałbym Państwu przytoczyć parę nazwisk, które były związane z Małym Lombardem, a przedtem z Lombardem. Nazwiska niektóre wspominaliśmy już, ja tylko je przypomnę. Parę przypomnę, a parę będzie zupełnie nowych. Jeter Edward, 1894-1919
48. Agent Małego Lombardu. Ignaszak Stefan, pseudonim Nordyk, cichociemny. Wspominaliśmy o nim, że on rozpracował Peenemünde. On rozpracowywał przede wszystkim działalność aparatu bezpieczeństwa, nie uniknął aresztowania. Jak Państwo pamiętacie, pierwszy wyrok był kara śmierci. Nowe nazwisko, o którym żeśmy nie wspominali, związane z Małym Lombardem, mieszkaniec Wielkopolski, Walcant Mieczysław, pseudonim Mieczyk, dość ciekawa postać. On został aresztowany za szerzenie wrogiej propagandy. Przebywał w więzieniach PRL w latach 1952-56. Pilecki, Witold, o którym już wspominałem, nie będę wspominał, tylko przypomnę Państwu, że 3 maja 1948 roku narodowego bohatera rząd PRL-u skaże na karę śmierci. Oprócz niego jest 2 skazanych na karę śmierci. Wyrok zostanie wykonany tylko na nim. Kolejne nazwisko to Tadeusz Mystkowski. Był on z pochodzenia kaliszaninem. W czasie wojny pracuje w Lombardzie i był szefem biura studiów. On w tym biurze zajmował się analizą zebranych danych. Ludzie bezpośrednio związani z Małym Lombardem. Dotyczy to przede wszystkim Wielkopolski. Józef Job, Stanisław Kostecki, Antoni Kozłowski, Marian Kuliszewski, Władysław Leśny, Antoni Malak, Jan Moraczewski, Paweł Opertowski, Zygmunt Pęcharski, Mieczysław Rolbiecki, Stanisław Sierczyński, Jerzy Sikora, Florian Walenciak, Wojciech Wiśniewski. Jest tutaj wśród nich kobieta, dziewczyna, Jadwiga Nowak, pseudonim Blondynka. Jest parę ciekawych postaci, nad którym zatrzymam się chwilę i chciałbym, żebyście Państwo na te nazwiska zwrócili uwagę. Na razie tych 4 panów, których wspomnę, nie będę charakteryzował, ale oni mają w swojej działalności duże znaczenie dla działania Małego Lombardu. Stanisław Banasiewicz, Władysław Wusza, Alojzy Klimek i profesor Szkoły Średniej w Poznaniu, Gimnazjum Bergera, profesor Stanisław Mróz. Proszę Państwa, na 2 nazwiska zwrócę uwagę. Stefan Rozwadowski, pseudonim technik, poznaniak, agent Lombardu, później Małego Lombardu, a w czasie okupacji pracuje w niemieckiej fabryce zbrojeniowej, pracuje w Środzie Wielkopolskiej i dużo materiałów przekazuje wywiadowi AK. 2 z panów, Józef Musiał, pseudonim Biały, poznaniak,
podczas wojny kierownik sieci dużego lombardu. Był on kierownikiem sieci lombardu w Warszawie, ale miał bardzo ciekawą funkcję, proszę Państwa. Pan Józef musiał pseudonim Biały, ponieważ trafiło mu się stanowisko, jeżeli tak można powiedzieć, woźnego w Krakowie u szefa generalnej guberni Hansa Franka. On tę pozycję bardzo wykorzystywał i przekazywał wszelkie informacje do straganu i do lombardu. UB w 1952 roku aresztuje tego pana, pseudonim Biały, powód rozsiewanie wrogiej propagandy. Proszę Państwa, oprócz bohaterów, bo jesteśmy cały czas w cyklu zapomniani bohaterowie, są i ludzie, którzy sprzedadzą się Urzędowi Bezpieczeństwa. Będzie to Anna Jaczewska, pracownik starego lombardu, pseudonim Genovefa, informator UB w Gorzowie. I będzie to Karol Lipowski, pseudonim Bokser, punkt kontaktowy UB w Rawiczu. Proszę Państwa, jak rozpoczyna się konkretnie działalność małego lombardu? Po wojnie żołnierze tajnego wywiadu AK reaktywują swoją działalność przede wszystkim w Wielkopolsce. Postawią zadania, które wynikały z lombardu, przed małym lombardem. Mały lombard będzie usiłował rozpracować Urząd Bezpieczeństwa, ale nigdy do końca małego lombardu Urząd Bezpieczeństwa nie rozpracuje i nigdy nie pozna wszystkich nazwisk. Śladem po małym lombardzie są niepublikowane dotąd dokumenty resortu i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę Państwa, w czasie okupacji niemieckiej lombard ma duże powiązania z wywiadem brytyjskim i wywiad brytyjski daje na działalność lombardu pieniądze, szkoli i zrzuca skoczków. Sukcesy wojenne polskiego wywiadu w latach 40-45 są znienawidzone przez komunistyczne władze. Dlatego wszystkich członków lombardu, a później małego lombardu, Urząd Bezpieczeństwa będzie traktował jako potencjalnych wrogów. Zainteresowanie lombardem przez resort bezpieczeństwa publicznego rozpoczyna się już w 1944 roku. Resort, a później Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego będzie chciało poznać wszystkie nazwiska pracowników lombardu i małego lombardu. Urząd Bezpieczeństwa doskonale wie, że po powstaniu warszawskim znaczna część żołnierzy lombardu dostała się do niemieckiej niewoli, do jenieckiej niemieckiej niewoli. I Urząd Bezpieczeństwa doskonale wie, że nie wszyscy wrócą do kraju. Urząd Bezpieczeństwa również wie, że
W oparciu o stare kadry wywiadu AK Lombard zmieni nazwę na Mały Lombard, ale Urząd Bezpieczeństwa również wie, że działalność Małego Lombardu wywiadowcza skierowana będzie przeciwko władzy ludowej i Związkowi Radzieckiemu. Do dzisiaj trudno jest ocenić zasięg działania Małego Lombardu, ale największą rolę odgrywały osoby związane z Wielkopolską, ale działalność jego była również Małego Lombardu w województwie szczecińskim, gdańskim i w Warszawie. A teraz te nazwiska i ich działalność, które Państwu wspominałem poprzednio. Po zakończeniu wojny drugiej w 1945 roku Berlin Zachodni jest ośrodkiem potężnego wywiadu zachodniego, a przede wszystkim wywiadu Stanów Zjednoczonych. Pod moją celą też byli ludzie, którzy byli aresztowani albo przy przekroczeniu granic, albo po otrzymaniu wiadomości z Berlina Zachodniego, które miały dojść do Warszawy. W Berlinie Zachodnim jest wspomniane nazwisko Stanisław Banasiewicz. Przypomnę Państwu, że był w czasie okupacji w Lombardzie. W Berlinie Zachodnim spotyka on się z Władysławem Wuszą, który Władysław Wusza od Banasiewicza tu w Berlinie Zachodnim dowiaduje się o istnieniu ściśle tajnego Małego Lombardu. Prawdopodobnie Wusza to spotkanie będzie motorem do utworzenia przez Wuszę na terenie Polski utworzenia i działalności Małego Lombardu. W oparciu ten Mały Lombard będzie działał o doświadczonych członków Armii Krajowej. W tym samym czasie Władysław Wusza, a więc w 1945 roku, nielegalnie przyjedzie do Polski, spotka się tu i nawiąże kontakt z wspomnianym profesorem szkoły średniej Stanisławem Mrozem, który w czasie okupacji działał w podziemiu. I ten pan, profesor szkoły średniej, Stanisław Mróz, zgodzi się na utworzenie w 1945 roku siatki wywiadowczej. Władysław Wusza nielegalnie wyjeżdża do Berlina Zachodniego z Polski i nielegalnie do Berlina wywozi swoją żonę. W Berlinie Zachodnim spotyka się z Poznaniakiem Alojzym Klimkiem, który wyrusza z misją do kraju, przywiózł Alojzy Klimek pieniądze na finansowanie podziemnej działalności, a według raportu resortu bezpieczeństwa Klimek, Alojzy wspólnie ze Stanisławem Mrozem zaczęli werbować ludzi w kraju do roboty wywiadowczej. Były to przede wszystkim osoby związane z gimnazjum Bergera,
o którym wspominałem, dawni profesorowie i uczniowie. Ale na Mały Lombard rozpocznie już polowanie Urząd Bezpieczeństwa. Kierownikiem siatki Małego Lombardu na terenie Poznania jest Alojzy Klimek. Zajmuje się przede wszystkim on informacjami o jednostkach wojskowych, o gospodarce narodowej, o nastrojach politycznych i o stosunkach między państwem a Kościołem. Informacje zebrane przez Mały Lombard zostaną przesyłane do Ośrodka Wywiadu Amerykańskiego w Berlinie Zachodnim. Kto przekazywał te informacje i jak? Proszę Państwa, wykorzystywano trasę pociągu. Pociągu i jednego z pracowników SOK-u. SOK to Straż Ochrony Kolei i ten pan jeździł jako funkcjonariusz SOK-u pociągiem z Poznania do Frankfurtu. Nazwisko pracownika SOK-u nie jest ustalone albo nie jest specjalnie podane. Natomiast nazwisko Urzędu Bezpieczeństwa, które tę osobę rozpracowywało, to porucznik UB, nazwisko Nędzarek. Proszę Państwa, do likwidacji siatki Małego Lombardu przystąpiono już jako resort bezpieczeństwa w 1952 roku i przystąpił do likwidacji Departament Pierwszy, czyli Departament Wywiadu. Wtrącono do więzienia kilkanaście osób, a śledztwem objęto kilkadziesiąt osób. W Poznaniu aresztowano Mroza, Rakowskiego, Welcanta, Ciechanowskiego, ale chciałbym Państwu zaznaczyć, że do tego wspomnianego roku 1952 Mały Lombard działał 7 lat. Poza zasięgiem UB pozostawali nadal Klimek, Jetter, i chciałbym Państwu na zakończenie przypomnieć pewne nazwiska, które wspominaliśmy na początku naszego spotkania, że obszerny raport na temat działalności Małego Lombardu, bardzo obszerny raport, złożył Józef Różański, szef Departamentu Śledczego, to przybrane nazwisko, i Stefan Antosiewicz, również ten raport złożony przez Różańskiego i przez Antosiewicza miał klauzulę ściśle tajnego i był adresowany do Mieczysława Mietkowskiego, wówczas szefa MBP. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie figury w Urzędzie Bezpieczeństwa, w resorcie, w MBP, a potem w MSW, będą zajmowały się działalnością Małego Lombardu. Jak potoczyły się losy ludzi z Małego Lombardu, poza tymi, których wspomniałem, którzy byli w łapach MBP, nie potrafię Państwu powiedzieć, ale na przykład Ciechanowskiego zwolniono z aresztu z powodu braku dowodu winy. Co było z innymi ludźmi związanymi z Małym Lombardem,
niestety Państwu nie jestem w stanie powiedzieć. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie na temat Małego Lombardu i charakterystyk pewnych ludzi związanych z Małym Lombardem. Następne nasze spotkanie, przypuszczam, że może jeszcze odbyć się u nas w domu. Zima jest dziwna. Czy dalej będzie chłodno i będziemy mogli wyjść na w teren, trudno jest mi powiedzieć. I jeszcze jedno zdanie na zakończenie chciałbym Państwu dodać. Ci ludzie, którzy z Małego Lombardu aresztowani byli przez resort bezpieczeństwa, nie otrzymali artykułów KKWP. Nie otrzymało wiele osób, ponieważ kadeks karny Wojska Polskiego za działalność szpiegowską przewidywał jedną karę – karę śmierci. Po kilku latach, a może nawet krócej, niektórzy wyszli, ponieważ resort bezpieczeństwa publicznego uważał, że nawiążą kontakty z pozostałymi ludźmi z Małego Lombardu i wtedy wszystkich się aresztuje. Niestety tak się nie stało. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Do następnego spotkania. Jak serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.